W sumie miasto Ilenia Góra na usuwanie skutków powodzi otrzymało 2 700 000 złotych. Jako, że do tej kwoty należy doliczyć 20% wkładu własnego, okazało się, że urzędnicy do wykorzystania będą mieli blisko 3,5 miliona złotych. 2 700 trochę mało, ale liczymy na to, że w przetargach ceny będą nieco niższe, ale mamy też zapewnienie, że po pierwszym kwartale ewentualne braki będą zwiększone z funduszy, także mamy nadzieję, że te zadania, już drobne zadania, które które tam są drobne, no nie, nie, nie tak wielkie jak most Maciejowej, będą zrealizowane. W pierwszej kolejności zgodnie z przeznaczeniem pieniądze wydane zostaną na remont przeprawy mostowej w Maciejowej, a dokładniej na budowę mostu przy ulicy Wrocławskiej, 83. Dzisiaj. Ludzie mają taką tymczasową przeprawę. Ona zapewnia im możliwość dojazdu do budynków, bo przez wiele miesięcy no, te, tego dojazdu nie było. Będzie to wykonany most jednoprzęsłowy z takich powłok prefabrykowanych. Koszt na dzień dzisiejszy przygotowujemy, przygotowujemy materiały przetargowe. Oceniamy, że koszt budowy tego mostu to będzie kwota jakieś 450-500 tysięcy. Wprawdzie najwięcej pieniędzy pochłoną remonty dróg maciowej, to jednak prawdopodobnie rewitalizacji doczeka się także ulica Narciarska w Jagniątkowie. Decyzje w tym zakresie zapadną w momencie, kiedy zostaną przekazane oszczędności z wcześniejszych zaplanowanych inwestycji. To jest ulica Dzierżonia, to jest ulica, która prowadzi w kierunku, w kierunku Wojanowa. Ta, która, którą podczas tego nieszczęścia w, w lipcu 2012 wszystkie samochody praktycznie jeździły tamtędy, to jest wąska droga, ale mamy jeszcze również ulicę Witosa, która generalnie nie została jak gdyby zrujnowana przez tą wodę w całości, zalana była na 100%, ale są miejsca, gdzie. Po prostu y, tworzą, y, stworzy, woda stworzyła wyrwy. Pieniądze przekazane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego z resortu administracji i cyfryzacji trzeba wydać do końca tego roku. Jeżeli pozostaną sporo oszczędności poprzetargowe, wówczas w planach urzędników jest poprawa dojazdu do posesji mieszkańców przy ulicy Wrozławskiej 105 i 111.